our presentation, we're going to be taking a look at what is perhaps, I would say, maybe even you could drop the perhaps, what is almost certainly one of the most... Dzisiaj przyjrzymy się czemuś, co jest chyba, a może nawet na pewno, jednym z najbardziej błędnie rozumianym zagadnieniem biblijnym, mianowicie kwestii piekła. Przyjrzymy się temu zagadnieniu z różnych biblijnych punktów widzenia. Postaramy się je przemyśleć, jak zawsze, kiedy studiujemy Pismo Święte, a następnie zadamy sobie logiczne pytanie, czy to ma sens? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, stosując zdrowy rozsądek na podstawie obrazu tego, kim jest Bóg. A co oznacza ta butelka wody na stoliku? Bóg jest miłością. Tak więc zadamy sobie pytania i zastosujemy myślenie, do czego zachęca nas Biblia. Jezus nakazał nam miłować Boga całym sercem, ale i całym umysłem. Zaczniemy od przypomnienia tego, czego nauczyliśmy się z historii chrześcijaństwa. Pamiętacie nasze porównanie chrześcijaństwa do samolotu, który wystartował i wzniósł się na pewną wysokość, ale wpadł w poważne turbulencje. Historycy wskazali dwa trendy, które przyczyniły się do istotnej zmiany w kościele chrześcijańskim, zwłaszcza od III wieku. Na tę zmianę składały się dwa procesy, jak dwie strony medalu. Pierwszy z nich to dejudaizacja chrześcijańskiej wiary, zanik jej żydowskiego charakteru. Najważniejszym czynnikiem, który składał się na ten proces, był rozwój Kościoła, głównie w środowisku pogańskim. Owszem, znaczną część Kościoła nadal stanowili Żydzi, ale odsetek pogan stale rósł z czysto matematycznej przyczyny. W świecie grecko-rzymskim było znacznie więcej pogan niż Żydów. Tak więc poganie zaczęli wywierać decydujący wpływ na kształt Kościoła. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że poganie przyłączyli się do Kościoła. Cieszę się, że jako poganin, nie będąc Żydem, mogę być chrześcijaninem. Jednak z czasem Kościół zaczął przybierać kształt, jakiego nikt się nie spodziewał, jaki okazał się szkodliwy dla Kościoła. Doprowadziło to w gruncie rzeczy do oderwania Kościoła od jej żydowskich korzeni. Wszystko, co żydowskie, zaczęto postrzegać jako nieistotne, nieważne i przedawnione. U podłoża tego procesu leżała głęboka niechęć panująca między Rzymianami a Żydami. Rzymianie usiłowali przyczepiać Żydom etykietkę ludzi prymitywnych, zacofanych, godnych pogardy. Na przykład praktyka obrzezania była uważana przez Rzymian za szczególnie odrażającą. Podobnie surowy monoteizm traktowano jak coś bardzo wstecznego i zabobonnego, gdyż prowadził do odrzucenia państwowej politeistycznej religii. Tak więc zawsze istniała pewna wrogość między Rzymianami a Żydami. Z biegiem czasu, kiedy coraz większy odsetek chrześcijan stanowili poganie, chrześcijanie w II i III wieku, wyczuwając napięcie między Rzymianami a Żydami, stawali coraz bardziej po stronie Rzymian. Było to dla nich naturalne, jako że sami mieli pogańskie pochodzenie. Proces ten, jak wspomnieliśmy, nabrał szczególnego tempa wraz z nawróceniem Konstantyna na początku IV wieku. W ciągu 20 lat odsetek chrześcijan w Imperium Rzymskim wzrósł z kilku do 60%. Nastąpił nieobliczalny wzrost grecko-rzymskich wpływów w Kościele. Kościół, który w poprzednich wiekach dzielnie przetrwał prześladowania, stanął wobec innego wyzwania – popularności. Znacie to powiedzenie? Jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. Apokalipsa wskazuje, że najskuteczniejszą metodą działania szatana nie są prześladowania, ale przysparzanie Kościołowi popularności.
Kiedy czytałem biografię Jerzego Whitfielda, zauważyłem, że coś podobnego przydarzyło się jemu i braciom Wesleyom. Podróżowali oni z miasta do miasta w Anglii, głosząc Ewangelię, a mieszkańcy kolejnych miejscowości odnosili się do nich wrogo. Obrzucali ich odpadkami, a czasem nawet kamieniami. Jednak te prześladowania wzmacniały ich determinację i przekonania. Jednak z czasem nastąpiła zmiana. Prześladowania ustały, a wędrowni kaznodzieje stali się popularni. Biograf Whitfielda napisał: Whitfield przetrwał prześladowania, ale czy przetrwa popularność? Coś podobnego wydarzyło się w dziejach Kościoła chrześcijańskiego u schyłku starożytności. Z prześladowanej mniejszości stał się silną, politycznie zmotywowaną większością. Pociągnęło to za sobą ogromne zmiany w Kościele, w tym oderwanie go od żydowskich korzeni. Jeden mały przykład. Tak zwani ojcowie Kościoła przed Soborem Nicejskim z 325 roku byli nazywani ojcami przednicejskimi. Nie będziemy ich teraz wymieniać. Prawdopodobnie żaden z nich nie znał języka hebrajskiego. Zastanówcie się nad tym. Ludzie uchodzący za ojców Kościoła w II, III i na początku IV wieku byli z pochodzenia poganami i nie mówili ani nie czytali po hebrajsku. W gruncie rzeczy język ten był wówczas językiem wymarłym, gdyż nawet Żydzi mówili po aramejsku. Rzecz w tym, że ludzie ci nie znali języka hebrajskiego. Trudno w pełni doceniać pisma Starego Testamentu, jeśli nie czyta się ich w oryginale. Oczywiście istniały przekłady, ale ta sytuacja wskazuje pogłębiające się odrywanie Kościoła od jego żydowskich korzeni. Dejudaizacja następowała stosunkowo łatwo, gdyż pustka była wypełniana przez inny proces zwany helenizacją, czyli nadawaniem Kościołowi greckiego charakteru. Pogańskie nauki i poglądy przenikały do Kościoła, zwłaszcza po rzekomym nawróceniu Konstantyna. Pamiętacie, jak Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie: On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. W Kościele działo się coś podobnego. Jego żydowskość stopniowo zanikała w miarę narastania greckich wpływów. Tertulian już pod koniec II wieku zapytywał: cóż mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Miał na myśli to, że Grecy i Żydzi reprezentują dwa zupełnie inne sposoby postrzegania rzeczywistości, symbolizowane przez Ateny i Jerozolimę. W kontekście dejudaizacji i helenizacji widzimy szereg, delikatnie mówiąc, niedociągnięć Kościoła wczesnochrześcijańskiego. W dążeniu do uzyskania popularności i politycznego wpływu tolerowano napływ elementów pogańskich do Kościoła. Równie tragiczne było to, że jednocześnie usuwano z Kościoła biblijne elementy jego tożsamości. Nastąpiło stopniowe odrzucanie soboty, dnia, którego znaczenie i piękno leży w tym, iż wyraża ono pragnienie Boga posiadania więzi z nami. Przyjęto naukę o nieśmiertelności duszy, wskutek czego wypaczono biblijną naukę o piekle. To tylko trzy z wielu podobnych zmian. Wspomnieliśmy wcześniej także zmianę w postrzeganiu natury Boga. Grecy rozumieli Boga jako statyczną, stoicką istotę posiadającą ponadczasową doskonałość. Pogląd ten nie znajduje żadnego oparcia w Biblii, która przedstawia Boga jako miłującego, emocjonalnego, aktywnego, dynamicznego, uczestniczącego w ludzkim czasie i przestrzeni.
Grecy nie uznawali tego wszystkiego. Uważali go za doskonałego w sposób trudny do wyrażenia, nie podlegającego zmianom, emocjom, pragnieniom. Biblia zaś jest pełna dowodów, że Bóg doświadcza emocji. Ma to sens, jako że ludzie są bardzo emocjonalnymi istotami. To między innymi czyni nas ludźmi i odróżnia nas od robotów. Przecież jesteśmy stworzeni na obraz Boga, więc należy się spodziewać po Nim jakiegoś stopnia emocjonalności. Tak więc samolot kościoła wystartował, ale już w II wieku zaczął doświadczać problemów i obniżać lot. By rozbić się w ciemnych wiekach. Nazwano te wieki ciemnymi, nie bez powodu. Znacząco wpłynęła na to sytuacja chrześcijaństwa. Zanik prymatu Biblii w Kościele i jego oderwanie się od żydowskich korzeni, sięgających hebrajskiego Starego Testamentu, doprowadziły do przyjęcia katastrofalnie błędnych poglądów. Jednym z najważniejszych jest rażące wypaczenie pojęcia piekła. Gdybyśmy wiedzieli o Bogu jedynie to, co mówi o Nim centralna prawda, Bóg jest miłością, normatywna i bezdyskusyjna prawda umieszczona na stoliku prawdy. Moglibyśmy być pewni, stosując jedynie racjonalne myślenie i zdrowy rozsądek, że nie ma najmniejszej możliwości, by tego rodzaju Bóg, będący z natury miłością, w głębi swojej istoty i charakteru, Bóg ofiarny i szczodry, mógł tolerować czy popierać wieczne cierpienia swoich stworzeń w ogniu piekielnym. Jest to fundamentalnie niemożliwe, by taki Bóg mógł tolerować, dopuszczać, czy jak sugerują niektórzy, pochwalać to, że grzesznicy, nie dwóch czy trzech, ale miliardy, będą cierpieć w piekle bez końca, wiecznie. Skąd się wziął taki pogląd? Skąd taki groteskowy, przewrotny obraz Boga? Otóż pogląd ten zrodził się z greckiego przekonania, że duch człowieka jest z natury wieczny. Jak wspomnieliśmy poprzednio, Bóg może udzielić wierzącym wiecznego życia, ale jest ono jedynie darem nabytym dla nas przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W Ewangelii Jana czytamy, że Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, umarł na zawsze. A co jest przeciwieństwem wiecznej śmierci? Życie wieczne. Ten werset nie mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie cierpiał wiecznej świadomej męki w ogniu piekielnym, ale miał żywot wieczny. W gruncie rzeczy jedno i drugie byłoby wiecznym życiem. Albo w męce, albo w raju. Jedno i drugie byłoby w zasadzie wiecznym życiem. Ale nie to mówi tekst biblijny. Mówi, Bóg dał swego Syna, abyśmy nie zginęli, ale otrzymali przeciwieństwo wiecznej zguby, życie wieczne. W liście do Rzymian czytamy jasno i wyraźnie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Co jest zapłatą za grzech? Nie wieczna męka w ogniu piekielnym. Nie ma o tym mowy w Piśmie Świętym. Zapłatą za grzech jest śmierć, a przeciwieństwem śmierci jest życie wieczne jako dar Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się temu z wielu stron. Zaczniemy od tego, iż Bóg jest nie tylko miłujący, w sensie zachowania czy cechy charakteru, ale Bóg jest miłością. To jest centralna prawda. Powiedzmy, że ten pilot symbolizuje pogląd wyznawany przez setki milionów chrześcijan, iż jeżeli nie przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie będziesz posłuszny Ewangelii i nie powierzysz Mu swego losu, to będziesz cierpiał wieczną, świadomą mękę w ogniu piekielnym. Setki milionów chrześcijan podobno w to wierzą. Szczerze mówiąc, nie mogę pojąć, jak ktokolwiek może w to wierzyć. Choćby jedna osoba, a co dopiero setki milionów. Spróbujmy postawić ten pogląd na stoliku prawdy. Nasza metoda polega na tym, że porównujemy wszystko z podstawową prawdą dotyczącą natury Boga. Mianowicie, że Bóg jest miłością. Zapytajmy zatem, czy te dwa artykuły są ze sobą zgodne? Czy to możliwe, by jednocześnie prawdą było to, że Bóg jest miłością w swojej naturze, istocie i charakterze, oraz to, że dopuszcza, według niektórych teologów, sprawia, że grzesznicy cierpią wieczną, świadomą mękę w ogniu piekielnym? Czy możemy wyznawać jedno i drugie jednocześnie? Odpowiedź brzmi: oczywiście nie. Jedno jest tak, a drugie nie. Jedno jest białe, a drugie czarne. Jedno jest kwadratowe, a drugie okrągłe. Jedno jest z góry, a drugie z dołu. Zatem mamy wybór. Te dwa poglądy nawzajem się wykluczają. Albo zostawimy pierwszy na stole i będziemy się trzymać naszej metody, naszego kamienia węgielnego, Bóg jest miłością, albo go usuniemy i uznamy, że Bóg musi być czymś innym. A potem będziemy się trzymać drugiego poglądu, że jeśli nie robisz tego, co Bóg każe, to On pozwoli albo sprawi, że będziesz cierpiał nieskończoną świadomą mękę w ogniu piekielnym. Z tego poglądu zrobimy naszą podstawę. Oczywiście tego nie zrobimy. Nie ma na to żadnej tekstualnej podbudowy. Żadnego biblijnego przyzwolenia, by budować poznanie prawdy na takim fundamencie. Usiłując budować na czymś takim, wracacie do średniowiecznego czy greckiego poglądu o Bogu. Czy to jest Bóg, który życzy sobie, by wrzucać żywcem dziewicę do wulkanu, by uśmierzyć jego gniew? Czy takiego Boga chcemy? Czy taki Bóg jest przedstawiony w Biblii? Po drugie, doprowadzi nas to do zupełnego niezrozumienia natury człowieka, jako rzekomego, naturalnie nieśmiertelnego, co jest zupełnie sprzeczne z Pismem Świętym. Życie wieczne jest darem. Gdybyście wiedzieli w całej tej dyskusji tylko tyle, że po pierwsze, Bóg jest miłością, po drugie, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Po trzecie, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Wiedzielibyście, że Bóg jest miłością, to prawda niepodważalna, a przyrodzona nieśmiertelność to zabobon. Nie ma w tym nic śmiesznego. Jest to raczej tragiczne i smutne. Byłoby smutne, gdyby jedna osoba wierzyła w coś takiego, a co dopiero setki milionów. Pozwólcie, że coś wam opowiem. Nie miałem takiego zamiaru, ale to dobry przykład. Przed laty wybrałem się na alternatywne spotkanie halloweenowe w miejscowości Antioch w Kalifornii, gdzie poznałem moją żonę. Zostałem zaproszony, więc poszedłem. Była to chrześcijańska alternatywa dla tradycyjnego sposobu spędzania Halloween,
zorganizowana przez duży lokalny zbór protestancki. Wynajęto dużą salę teatralną i wystawiono przedstawienie. Miało ono być nieco przerażające, mroczne, nawiązujące do klimatu Halloween. Aby dzieci nie przebierały się za demony i wampiry i nie biegały po mieście, zorganizowano taki chrześcijański zamiennik. Nie pamiętam tytułu przedstawienia, ale dobrze zapamiętałem jego treść. Przedstawienie składało się z szeregu scen przedstawiających życie różnych osób gwałtownie i niespodziewanie przerwane przez śmierć. W jednej scenie ludzie zginęli w katastrofie samolotu. W drugiej scenie dwoje ludzi zginęło w wypadku samochodowym. W trzeciej scenie człowiek umarł nagle w szpitalu. W sumie wystawiono 7 czy 8 scen. W niektórych przypadkach, gdy ludzie umierali, świetliste istoty ubrane w biel przebywały przy dźwiękach wzniosłej muzyki i zabierały duszę do nieba. And then the person would wake and oh big ah oh, and hugs and oh la 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 oh la la. Licznie zgromadzeni widzowie bili brawa. Jednak w innych scenach, odmalowanych bez zbytniej subtelności, tak jak ta, w której człowiek prowadzący samochód mówi: pojedźmy na piwo. Po śmierci światła przygasały i rozlegała się ponura muzyka, a na scenie pojawiały się czarne, zakapturzone postacie. Otaczały ciało i z demonicznym śmiechem zabierały przerażoną duszę do piekła. In sheer terror, and then whoa, they'd like carry the body out, and they just went back and forth with this. And jedni widzowie bili brawo, a inni bledli z przerażenia i chwytali się za serce. Rozglądałem się skonsternowany i zadawałem sobie pytanie: co to ma być? To ma być chrześcijańskie przedstawienie? Jakby tego było mało, na koniec zabrzmiała przyjemna melodia znanej chrześcijańskiej pieśni. Just as I am without one plea. And a pastor wyszedł na scenę i powiedział: drodzy Państwo, dziś ujrzeliście skromną inscenizację tego, co według Biblii dzieje się z ludźmi po śmierci. Jedni znoszą się w górę ku błogości wiecznego życia, a inni wstępują do piekła na wieczną mękę. Co wolicie? Dzisiaj dajemy wam okazję powierzenia waszego życia Jezusowi. Skierował do nich emocjonalne wyznanie i zaprosił, by wyszli do przodu na znak, iż przyjmują Jezusa. Uwaga, uwaga! Ludzie wyszli. Wyszli nie dlatego, że zostali urzeczeni pięknem i dobrocią charakteru Boga. Wyszli nie dlatego, że zrozumieli, jak wspaniały jest Bóg, ale dlatego, że zostali zastraszeni. Wmówiono im, że muszą podjąć decyzję, by uniknąć wiecznej męki piekielnej, więc postanowili złożyć wyznanie i zanotować datę swojego nawrócenia. Dlatego wyszli do przodu. Przedstawiając taki groteskowy obraz ludziom będącym biblijnymi analfabetami, nazywa się to ewangelizacją. Nie mam nic przeciwko temu, że kościoły starają się docierać do ludzi w sposób adekwatny do współczesnych standardów. Nie dziwi mnie, że wykorzystują ku temu rozmaite okazje, takie jak popularne święta, ale posługiwanie się takim przesłaniem to żart z chrześcijaństwa. Pamiętam, jak czułem wzbierający we mnie sprawiedliwy gniew. Musiałem się powstrzymywać, by nie zaprotestować. A kiedy myślę o tym dzisiaj, żałuję, że tego nie zrobiłem. Mogłem wstać i powiedzieć: uwaga, całe to przedstawienie to kpina. Jeśli chcecie usłyszeć, co Biblia mówi na ten temat, wyjdźcie na zewnątrz, bo zaraz mnie stąd wyrzucą. Spotkajmy się na ulicy, a nauczę was, co Biblia naprawdę mówi o śmierci. Wyprano wam mózg, to jest kpina. Bóg nie jest kimś, kogo należy się lękać. Do zobaczenia na zewnątrz za 5 minut.
Żałuję, że tego nie zrobiłem. Zamiast tego siedziałem milcząc i tłumiłem gniew w sobie. Wniosek jest taki. Po pierwsze, lęk nie jest właściwą motywacją do przyjścia do Boga. Istnieją wersety takie jak: bojaźń Pana jest początkiem mądrości, ale bojaźń nie oznacza tu strachu przed Bogiem, ale wdzięczność, uznanie i głęboki podziw dla Boga ze strony człowieka, istoty stworzonej z prochu ziemi. W 17 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że na górze przemienienia, kiedy uczniowie ujrzeli Jezusa w chwale, padli na twarz przerażeni. Ale w następnej chwili Jezus powiedział do nich: nie bójcie się. Naszą naturalną reakcją na pojawienie się Boga w majestacie i chwale jest lęk. Na górze Synaj Bóg przemówił pośród gromów i błyskawic. Izraelici nawykli w Egipcie do pogańskich bożków, które nigdy nie wydawały nawet dźwięku. Byli to bogowie z drewna, kamienia i metalu. Żaby, psy, skarabeusze, słońce, księżyc i inne twory. Izraelici przywykli do tego, że tacy bogowie nigdy niczego nie czynią. Kiedy pojawił się prawdziwy Bóg i przemówił potężnym głosem, byli przerażeni. Ty rozmawiaj z Bogiem i przekazuj nam, co powiedział. Jeśli On będzie mówił do nas, to pomrzemy. Bali się. Mojżesz powiedział wtedy coś szczególnego. Nie bójcie się. Nie bójcie się. A potem dodał paradoksalnie: Bóg przyszedł, abyście się Go bali. 20 werset 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Ale Mojżesz dodał jeszcze: byście nie grzeszyli. Innymi słowy, tym, czego należy się bać, nie jest Bóg, ale grzech. Powinniśmy się bać skłonności naszego nieodrodzonego grzesznego serca. Do Boga zaś powinniśmy się odnosić z uznaniem i pełnym szacunku podziwem. Dobra nowina jest taka, iż Bóg jest pełen dobroci. Bóg jest miłością. Bóg jest wspaniałomyślny. To karykaturalne przedstawienie w tamtym kościele w Kalifornii: jeśli przyjmiesz, jesteś przyjęty, a jeśli nie, to idziesz na wieczną mękę, jest przykładem tragicznej pomyłki. W końcu musimy zapytać, co tak naprawdę jest napisane w Piśmie Świętym. Na szczęście dla nas, nawet gdybyśmy mieli tylko te trzy fragmenty z pierwszego listu Jana, Bóg jest miłością, z Ewangelii Jana, tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, i z listu do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne w Jezusie, wiedzielibyśmy dosyć. Nasza podstawa to: Bóg jest miłością. Jednak jest wiele podobnych fragmentów. 16 rozdział Ewangelii Jana. Sam Ojciec miłuje was. Musimy to dobrze zrozumieć. Jezus nigdy nie uczył, jakoby Ojciec chciał zniszczyć ludzkość i jedynie Syn Go przed tym powstrzymuje, wołając do nas: nie martwcie się, ochronię was przed moim Ojcem. Niestety, taki obraz został wykreowany w teologii średniowiecznego Kościoła. Boga przedstawiono jako nieprzystępnego, groźnego i gniewnego, iż konieczny był cały zastęp pośredników, by Go obłaskawić. Jezus nie wystarczył. Konieczne było wstawiennictwo świętych, którzy rzekomo osłaniali wiernych przed gniewem Boga. Do tego wymyślono pośrednictwo Marii, Matki Jezusa, która miała stać między Nim a ludźmi. Naprawdę? Czy taki jest biblijny obraz Boga? Nic podobnego. Czy Bóg jest jak prezydent, z którym można się spotkać jedynie po przejściu skomplikowanej procedury? Nic podobnego. W mojej Biblii Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy. Pewnego razu matki z dziećmi przyszły do Jezusa, a uczniowie usiłowali je przepędzić. Jezus zaprotestował i powiedział uczniom, by nie zabraniali dzieciom przychodzić do Niego. Dziecko, nierządnica, grzesznik czy faryzeusz, wszyscy byli mile widziani przez Jezusa. Pogląd, że święci i Maria muszą pośredniczyć między ludźmi a Bogiem, jest zupełnie bezzasadny. Jezus mówi: Ojciec miłuje was.
Apostoł Jan mówi, Bóg umiłował świat. Bóg, o którym mowa w tych słowach, to Bóg Ojciec. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Oczywiście Syn także miłuje. W drugim rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł szuka słów, by wyrazić to, co ma na myśli. Pisze, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Apostoł Jan napisał w swoim liście, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Znowu chodzi o miłość Ojca. I jeszcze raz Paweł w liście do Rzymian. Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Moglibyśmy przytoczyć jeszcze mnóstwo innych podobnych fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu, mówiących o tym, że Bóg pragnie pozyskać nas nie siłą Jego natury, ale pięknem Jego charakteru. Bóg zaprasza, pociąga, pragnie, byśmy przyszli do Niego. W księdze Jeremiasza Bóg mówi, ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Bóg pociąga nas do siebie Jego charakterem, Jego wieczną miłością. W Ewangelii Jana Jezus mówi, gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Czym ich pociągnie? Tym, że ludzie zastanowią się, jaki jest ten Bóg, który poszedł za mnie na krzyż. Jak wspaniałomyślny musi być Bóg, który stał się jednym z nas, żył naszym życiem, doświadczył smutków i radości ludzkiego życia, a potem umarł za nas. Nawet ci, którzy nie wierzą w tę historię, jak wspomnieliśmy wcześniej, muszą docenić jej piękno. Na tle całej ludzkiej cywilizacji Jezus jest niewątpliwie najbardziej wyjątkowym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Jest w Nim coś, co pociąga ludzi do Niego. Jego pokora połączona z odwagą, Jego dobroć i piękno, jednocześnie siła charakteru. Nic dziwnego, że zapowiedział, iż pociągnie wszystkich ludzi do siebie. Wspomnieliśmy o tym wcześniej, ale krótko nawiążę do tego, co C.S. Lewis nazwał wieczną tajemnicą i największym cudem Bożej opatrzności. Mianowicie, że Stwórca ukształtował istotę zdolną stawić Mu opór. Jest to wieczna tajemnica i najpiękniejsza prawda. Bóg dał prawdziwą inteligencję, wolę i wolność swoim stworzeniom, aby mogły Go autentycznie miłować. Jednak druga strona tego jest taka, iż miłość wymaga wolności, a wolność pociąga za sobą ryzyko. Drugą stroną wolności jest możliwość stawienia oporu i odrzucenia samego Stwórcy. Niesamowite jest to, że Bóg nie wywarł zemsty za bunt i opór ze strony człowieka. Nie groził ludziom i nie straszył ich. On zaprasza do pojednania i to w takim stopniu, iż sam stał się człowiekiem, by uświadomić nam, jaki naprawdę jest. Przyciąga nas do siebie siłą i pięknem swojego charakteru, a nie mocą swojej boskiej natury. Taki jest biblijny obraz Boga, niezmiennie i wyłącznie piękny. Błędna nauka o wiecznym piekle burzy to zrozumienie Boga. Ktoś zapyta, jak rozumieć fragmenty mówiące o ogniu i siarce? W drugim liście apostoła Piotra czytamy, że Bóg okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg wie, że tak się nie stanie. Niektórzy wybiorą inaczej, a Bóg uhonoruje ich wybór. Taka jest konsekwencja Jego autentycznego zaufania okazanego ludziom. Podobnie jest między nami i naszymi dziećmi. Kiedy mają kilka lat, to my decydujemy za nie. Ale kiedy dorosną, musimy im pozwolić samodzielnie decydować o sobie. Nawet jeśli podejmują złe decyzje. Bóg miłuje nas tak, iż pozwala nam ponosić konsekwencje naszych złych decyzji. Niektórzy podejmą serię złych decyzji, a Bóg ostatecznie uszanuje ich wybór, by żyć bez Niego. Jeśli charakter Boga ma być rozumiany prawidłowo,
musi być rozumiany w świetle krzyża Chrystusa. Na Golgocie Bóg oddał wszystko tym, którzy na to nie zasługiwali. Jak wspomnieliśmy, nie da się pogodzić dwóch sprzecznych twierdzeń. Po pierwsze, że Bóg jest miłością i po drugie, że Bóg powoduje lub dopuszcza, że potępieni grzesznicy cierpią wiecznie. Zatem pomówmy o piekle. Z góry zaznaczę, że jest to jedna z najprostszych prawd objawionych w Biblii. Nie chcę podważać niczyjej inteligencji, ale jeśli wierzyliście dotąd w wieczne piekło, chcę was wyzwolić z resztek złudzenia, że tradycyjny pogląd na piekło jest oparty na Piśmie Świętym. Możecie się uwolnić z kajdan takiego myślenia. Jako dziecko odczuwałem paniczny strach przed piekłem. Moja mama była niepraktykującą baptystką, a ojcem niepraktykującym katolikiem. Dlatego zostali członkami kościoła episkopalnego. Zanim podjęli tę decyzję, nie rozmawiali ze mną o piekle i tego rodzaju sprawach. Nawiasem mówiąc, znam bardzo miłych episkopalistów, więc nie bierzcie tego do siebie, jeśli należycie do tego kościoła. Kiedy moja mama zaczęła uczęszczać do kościoła, powiedziała mi o piekle. W naszej parafii spotkałem przerażających ludzi. Jako dziecko miałem koszmary, śniło mi się piekło i diabeł. Mieliśmy w domu wielką ilustrowaną Biblię. Jedna z ilustracji przedstawiała szatana wyrzuconego z nieba. Ten obraz dosłownie mnie prześladował. Kiedy przypadkiem na niego natrafiłem, szybko odwracałem kartkę, bo przedstawiał kogoś, kto będzie mnie torturował wiecznie, jeśli się nie poprawię. Trudno to sobie wyobrazić, ale wychowywałem się w irracjonalnym, koszmarnym lęku przed szatanem i piekłem, odłączeniem od moich rodziców i miłości. To szaleństwo zostało zaszczepione we mnie przez religijnych ludzi. Żadna doktryna tak skutecznie nie odpycha ludzi od prawdy, od dobroci Boga i prawdomówności Pisma Świętego, jak ta wypaczona nauka o piekle. Dlatego to zagadnienie wywołuje we mnie tak silne emocje. Poza moim kościołem stale rośnie liczba protestanckich biblistów i kaznodziejów, którzy dochodzą do wniosku, że coś tu nie gra. Chwała Bogu! Jak dla mnie, nie musicie należeć do mojego kościoła, to wasza osobista sprawa. Ale zawsze, kiedy ktoś zmierza bliżej ku biblijnej prawdzie, wołam Alleluja! To dobra nowina! Kiedy ktoś odnajduje prawdę, a zwłaszcza biblijną prawdę o piekle, szczerze się cieszę. Niezależnie od tego, czy ta osoba należy do mojego kościoła, czy nie. Mam nadzieję, że cytaty, które za chwilę przytoczymy, przybliżą was do prawdy. W Starym Testamencie słowo piekło jest w 31 przypadkach tłumaczeniem hebrajskiego słowa Sheol, które nie ma nic wspólnego z wiecznością, ogniem i czymś takim. Słowo to oznacza po prostu grób lub inaczej miejsce zmarłych. Musicie sobie uświadomić, że wasze typowe skojarzenie z piekłem nie jest konotacją hebrajskiego słowa Sheol, występującego w Starym Testamencie. To słowo oznacza miejsce zmarłych, czyli grób. Samo w sobie nie wiąże się z ogniem czy wieczną męką. Sheol to po prostu grób. Jak wspomnieliśmy, Stary i Nowy Testament uczą konsekwentnie, że umarli śpią snem śmierci i oczekują na zmartwychwstanie. Hebrajczycy wierzyli, że kiedy umierasz, idziesz do Szeolu i śpisz. Nie idziesz na jakieś miejsce męki ani do raju, ale czekasz na zmartwychwstanie. Jezus potwierdził tę starotestamentową naukę. W Nowym Testamencie słowo piekło występuje 23 razy i jest tłumaczeniem dwóch różnych greckich słów, Hades i Gehenna. Z tych dwóch słów tylko to drugie wiąże się z pojęciem palenia i ognia. Hades oznacza dokładnie to, co hebrajskie słowo Sheol, miejsce zmarłych, grób. Słowo Gehenna kojarzone jest z paleniem i niszczeniem. Jest to bardzo ciekawe słowo, nie występuje często w Nowym Testamencie, a kiedy się pojawia, to w przerażającym kontekście.
Nie chcę sugerować, że piekło nie będzie przerażającym miejscem. Być odłączonym na zawsze od Boga to niewesoła perspektywa, to jest przerażające. Słowo Gehenna jest transliteracją połączenia dwóch hebrajskich słów, ge i Hinnom, oznaczających dolinę Hinnona, miejsce na południe od Jerozolimy, będące w gruncie rzeczy miejskim wysypiskiem śmieci. Wyrzucano tam nie tylko odpadki, śmieci i niepotrzebne rzeczy, ale także zdechłe zwierzęta. Aby oszczędzić miejsce, wszystko, co dało się spalić, było tam palone. Tak więc etymologia słowa Gehenna wskazuje na zupełne zniszczenie, unicestwienie. Jednak w przypadku materiału organicznego, takiego jak odpadki żywności, martwe zwierzęta czy nawet ciała zmarłych bezdomnych, których nie miał kto pochować, ogień nie był w stanie dokonać szybkiego zniszczenia, więc następował rozkład, stąd nawiązania do robactwa toczącego gnijące szczątki. Tak więc w Dolinie Hinnona ogień spalał to, co dało się spalić, a robaki pożerały resztę. Hebrajczykowi, który wiedział, co oznacza słowo Gehenna, kojarzyło się ono z zupełnym zniszczeniem. Kiedy Biblia mówi o Gehennie, nie oznacza to wiecznie płonącego ognia, w którym w nieskończoność cierpią śmiertelne dusze, ale po prostu unicestwienie. W Nowym Testamencie czytamy, że kiedy potępieni buntownicy ostatecznie odetną się od Boga, a Bóg ostatecznie i w pełni uszanuje ich decyzję, wówczas poniosą jej konsekwencje. Pozwólcie, że to zilustruję. Jestem dyrektorem szkoły, w której uczą się setki młodych ludzi. W ciągu kilku ostatnich lat musieliśmy poprosić kilkoro uczniów o opuszczenie szkoły. Na szczęście nie było takich wielu. Kiedy musimy podjąć taką trudną decyzję, nigdy nie mówimy, wyrzucamy cię. Mówimy, szanujemy twoją decyzję, by opuścić szkołę. Swoim postępowaniem wykazałeś, że nie chcesz tu być i źle się tu czujesz. Nie wyrzucamy cię, a jedynie szanujemy twoją decyzję. Rozumiecie różnicę? Przykro nam, że musimy to zrobić. Rozmawialiśmy z tobą, a ty dowiodłeś nam, że nie mamy innego wyjścia, jak uszanować twój wybór. Tak samo jest z piekłem. Bóg ostatecznie i w pełni uszanuje decyzję tych, którzy mówią, Boże, nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego. Wolimy, żeby góry i pagórki ukryły nas przed barankiem. Jeżeli ktoś chce się ukryć przed barankiem, Jezusem, który jest źródłem życia, to znaczy, że wybiera śmierć. Wiemy, co się stanie, gdyż zostało to opisane w 20 rozdziale Apokalipsy Jana. Nie będziemy teraz studiować tego szczegółowo, ale przedstawimy zasadniczy bieg wydarzeń. Bezbożni potępieni ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Wiemy, że ta chwila nie może trwać wiecznie. Skutki tego wydarzenia będą wieczne. Potem nie będzie już zmartwychwstania, dlatego Biblia nazywa to drugą śmiercią, ale nie będzie to wieczne cierpienie. W wersecie 15 czytamy, i jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To właśnie zostało opisane w wersecie 9. Bezbożni zostali unicestwieni. Następnie Jan widzi nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Wiemy, że piekło nie może trwać wiecznie, bo nastąpi jedynie przez krótki czas na ziemi po milenium, kiedy Nowy Jeruzalem stąpi z nieba, a bezbożni zmartwychwstaną i będą próbowali przejąć siłą to, czego nie chcieli przyjąć z łaski. Wówczas ogień unicestwi ich, a następne, co Jan widzi, to nowe niebo i nowa ziemia. Oczywiste jest, że ogień będzie krótkotrwały. Spełni swój cel, unicestwienie grzechu i grzeszników. Najbardziej niezwykłe jest to, że tym ogniem jest sam Bóg.
To jest naprawdę zdumiewające. Ogień piekielny to nie jakieś płomienie buchające spod ziemi. Sam Bóg jest tym unicestwiającym ogniem. W liście Judy czytamy: tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Skoro Sodoma i Gomora są przykładem wiecznego ognia, nasuwa się pytanie, czy te miasta nadal płoną od tysięcy lat? Oczywiście nie. Dawno spłonęły. Wieczny ogień to nie taki, który płonie wiecznie, ale taki, którego skutek jest wieczny. Apostoł Piotr pisze: miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w co? W popiół. Wszystko, co może się spalić, przestaje się palić, kiedy się spali. Skazał na co takiego? Zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówią wyraźnie, że ci, którzy odrzucą zbawienie, umrą. Zginą. Spłoną. Wyginą. Staną się prochem. Będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Także szatan zostanie zniszczony. Szatan nie będzie istniał wiecznie. Według 28 rozdziału Księgi Ezechiela i 14 rozdziału Księgi Izajasza szatan zostanie unicestwiony. Nie będzie nikogo nękał, prześladował i męczył wiecznie. Skąd ten pomysł, że Bóg pozwoli szatanowi istnieć w nieskończoność? Niektórzy naprawdę w to wierzą. Biblijny obraz jest bardzo wyraźny. Wypaczamy go, kiedy przyjmujemy pogańskie poglądy, że Bóg jest kimś, kogo należy się bać i że człowiek ma nieśmiertelną duszę. Jednak możemy łatwo obalić te poglądy. Wystarczy zastąpić groteskowy i przerażający obraz Boga obrazem Jezusa na krzyżu, oddającego wszystko dla tych, którzy na nic nie zasługują, a pogańską naukę o nieśmiertelnej duszy zastąpić biblijną prawdą, że życie wieczne jest darem dla tych, którzy przyjmują wierność Jezusa ofiarowaną dla ich zbawienia. Nie ma powodu, by wierzyć w Boga, skazującego ludzi na wieczną mękę. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy mówią sobie: będę się trzymał tego poglądu, bo zawsze go wyznawałem. Na pewno musi być jakieś uzasadnienie dla niego w Piśmie Świętym. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Dlaczego mielibyście chcieć w to wierzyć? To tak, jakbyście wierzyli Hitlerowi czy Stalinowi. Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych rozlegał się głos potępienia dla prezydenta Syrii, który rzekomo zaatakował własny naród bronią chemiczną. Mówimy: och, jaki to straszny człowiek. Nie mamy wątpliwości co do Hitlera, Stalina czy Pol Pota, a przecież oni zabijali tylko ciało. Kim byłby Bóg, który umieszczałby ludzi w piecu, żeby obracali się na ogniu w jakiejś bezcielesnej, wiecznej męce? Naprawdę? Kto chciałby wierzyć w coś takiego? Wiem, że jest wielu szczerych chrześcijan, którzy mówią: wolałbym, żeby było inaczej, ale muszę w to wierzyć. Nie musisz. Nie ma ku temu biblijnego uzasadnienia, a zdrowy rozsądek podpowiada, by w to nie wierzyć. Takie wierzenie nijak nie pasuje do biblijnego obrazu Boga, który jest miłością, i obrazu Chrystusa ukrzyżowanego za nas. Pewien chrześcijański uczony napisał przed laty książkę zatytułowaną Ogień pożerający. Bardzo cenię tę książkę jako jeden z tych głosów w środowisku protestanckim wypowiadających się przeciwko wypaczaniu obrazu Boga. W tej bardzo ważnej książce napisał on: musimy porzucić ten pogląd, bo nie jest biblijny i kłóci się z dobrocią Boga. Autor wytłumaczył m.in. znaczenie wyrażenia na wieki, jako że Apokalipsa mówi, że dym męki bezbożnych będzie się wznosił na wieki. Niektórzy wskazują to wyrażenie i mówią: widzisz? To znaczy, że będę cierpieć wiecznie. Autor wskazuje intuicyjną zasadę, według której na wieki jest wyrażeniem modyfikującym to, co opisuje. To znaczy, że może mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu. Na przykład ktoś mówi: nie pojadę przez centrum miasta, bo utknę w korku na wieki. Jak długo można tkwić w korku? Znając tempo życia w wielkich miastach, może to oznaczać 20 minut.
Kiedy mówią do żony, kochanie, pomóż mi pozmywać naczynia po przyjęciu, nie chcę tkwić przy zlewie na wieki. Jak długo zmywałbym te naczynia? Godzinę? Jest też wiele biblijnych przykładów. Jonaszowi w brzuchu ryby wydawało się, że utkwił tam na wieki. Trudno się mu dziwić, bo te 3 dni musiały mu się dłużyć. Anna oddała Samuela na służbę arcykapłanowi, bo służył na wieki. Oczywiście oznaczało to do końca życia. Prawo starotestamentowe mówi, że jeśli ktoś chciał zostać sługą do końca życia, miał zostać symbolicznie przybity szydłem do odrzwi domu na znak, że będzie służył na wieki. Według prawa oznaczało to co najwyżej 6 lat, gdyż niewolnicy byli uwalniani co 7 lat w roku szabatowym. Tak więc na wieki nie oznacza wieczność. Najczęściej oznacza tak długo, jak długo będzie trwać, w zależności od tego, czego to wyrażenie dotyczy. W zasadzie oznacza bez przerwy, aż do ustania. Oto fragment książki. Słowo aionios oznacza na wieki, ale w granicach możliwości przypisanej osobie czy rzeczy. Kiedy mówimy o Bogu, że istnieje na wieki, mamy na myśli to, że jest prawdziwie wieczny. Kiedy mówimy, że góry stoją na wieki, mamy na myśli to, że będą istnieć tak długo, jak to będzie możliwe. Dostrzegacie różnicę? Sens wyrażenia na wieki zależy od tego, czego ono dotyczy. Kiedy Bóg panuje na wieki, oznacza to wieczne panowanie. Kiedy stoję w korku na wieki, albo góry stoją na wieki, albo jestem w brzuchu ryby na wieki, wówczas oznacza to tak długo, jak to możliwe. Pismo Święte uczy, że ludzie nie mają nieśmiertelnej duszy. Kiedy człowiek znajdzie się w ogniu piekielnym, gdyż wybrał pełne i ostateczne odłączenie od Boga, to doświadczenie będzie chwilowe, ale wieczny będzie jego skutek. Unicestwienie zwane w Biblii drugą śmiercią. Kolejny cytat pochodzi z książki innego protestanckiego uczonego Johna Stotta, zatytułowanej Krzyż Chrystusa. Jako zdeklarowany protestant nie mogę pytać, co mówi mi moje serce, ale co mówi Słowo Boże. Zgadzacie się z tym? Nie obchodzi mnie, czy jesteś baptystą, zielonoświątkowcem, adwentystą, katolikiem czy prawosławnym. Jeśli wybierasz Słowo Boże jako swój standard, to jesteśmy po tej samej stronie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na nowo zbadać biblijny tekst i otworzyć umysł, a nie tylko serce, na możliwość, że Pismo Święte wskazuje na unicestwienie, a doktryna o wiecznej, świadomej męce piekielnej musi zostać poddana biblijnej ocenie. Nie można twierdzić, że człowiek jest niezniszczalny, nieśmiertelny, jako że nieśmiertelność, a zatem także niezniszczalność duszy jest poglądem pogańskim, a nie biblijnym. Dziękuję, panie Stott, za to absolutnie trafne i stosowne spostrzeżenie. Nie można twierdzić, że człowiek jest niezniszczalny, bo to jest przeciwne Biblii. Ezechiel napisał wprost, dusza, która grzeszy, ta umrze. Jeszcze jeden cytat z książki Ogień pożerający. Pogańskie greckie wzorce myślowe przedostały się do głównego nurtu chrześcijaństwa i płynęły nim nieprzerwanie przez wiele wieków. Dlatego wiara w nieśmiertelność duszy jest pogańskim, a nie chrześcijańskim poglądem. Wspomniałem wcześniej, że to sam Bóg jest ogniem. W 1 liście Jana czytamy, a zwiastowanie, to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. W liście do Hebrajczyków Paweł dodaje, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, Jego chwała w pełni objawiona w całej wspaniałości, mocy, dobroci i miłości sprawi, że ci, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Jego dobrocią i miłością, będą uciekać i chować się przed Nim.
Ostatecznie ta chwała zniszczy ich jak ogień. Ktoś powiedział, że ci, którzy nie chcą żyć w blasku miłości Boga, zostaną przez ten blask miłosiernie strawieni. Przeczytam ciekawy fragment z 33 rozdziału Księgi Izajasza. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Tak prorok przedstawia Boga. Ale posłuchajcie odpowiedzi. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdzę na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Grzesznicy wołają przerażeni. Kto może się ostać przy wiecznych płomieniach? Ale czym są te wieczne płomienie? Obecnością samego Boga. Nasz Bóg jest pożerającym ogniem. Kto może się ostać przy wiecznych płomieniach? Prawi, nieprzekupni, brzydzący się przelewem krwi, ci, którzy żyją dla Królestwa Bożego i ufają Jezusowi, tacy będą przebywać w obecności Boga. Niegdyś Bóg powiedział Mojżeszowi, nikt nie może ujrzeć mojego oblicza i przeżyć, ale odkupieni, zapieczętowani i przemienieni będziemy przebywać w obecności Tego, który dla bezbożnych jest wiecznym płomieniem. Ponieważ pragniemy miłować tak jak On, żyć jak On, postępować jak On i nie ma w nas egoizmu, grzechu i buntu, niczego, co mogłoby ulec spaleniu, będziemy przebywać w obecności Boga przez wieki w świetle chwały Jego miłości i Jego charakteru.